Chodźcie ze mną. Koniec zabawy, siedem od skóry, wygram w kamerę. Tak być nie może. Trzy dorosłe kobiety, a sprawa z prawą nie mogą sobie poradzić. Co jak co? Ale żadna z nas zwykła praca się nie może. Gdziebyście nie wieczorem, patrzcie się z tym policjantem, który twierdzi, że latami z twojej wrażenicy niby dozwolną prawdę przekroczyłam. Oj, trudno było mnie zauważyć. Tak się biedak mnie strasił, że znowu poprzałby za mnie niż, że teraz, jak na miotle cię zobaczę, tu nie będzie prędkości mierzył, a zacznie dopingować. Szybciej, Stasia, wypnij grażynkę po gazie. Dobra, my tu gadu, a ten trik jest taki, że co zrobimy z naszymi skarbami? Trudna sprawa. Coś te nasze chłopaki na sieci nie się wcale za się stresą. A co za tych opiekunek mają pecha? Pech? To mało powiedziane. Dlaczego ta ostatnia uciekła? Podobnie, że lubię też po nie skaczy. Okej, ale co ma wspólnego z naszymi łopusikami? Zdarzyłem się raz czy dwa. W trampolinę ją zamienić i wielkie halo! My to chyba odpowiedniej pani nie znajdziemy. Chodźcie, jak już wyczarujemy. O, to już mi się podoba. Zaczynamy myśleć, dziewczynki. Jaka to ma powinna być? Na pewno musi być odważna i odporna na wielkie hałasy. I przygotowana na dynamiczne zmieniające się nastroje. Mądra. Dobrze by było, żeby kierunki geograficzne znała i wrócić do domu potrafiła. Któryś z naszych urwisów znowu ją wyśle na Madagaskar. Tak, racja. Więc i język obcy się przyda. Chociaż w stopniu podstawowym. Niech ma dziewczyna opanowane. Musi też wiedzieć, czego tak jest. Dlatego jakieś podstawy historii, biologii, matematyki musi mieć. Jak poprosimy o oczy na wyłóżki żaby, to dobrze by było. Jak nie z tym oprawy mnie pomyliła, bo tragedia gotowa. Zamiast eliksiru męskości i odwagi, żeby tam znają cię uważymy. A tak, przecież brzuchy będzie miała zdrowe. Za to na pewno powinna być w dobrej formie. Jakieś sztuki walki znać. Pamiętacie, co to było? Jakim się kotek z lwem pomylił? Niby oba zrodzili kotomatek, ale pani Anika włoska czynicy nie chciała. Elokwentna, spokojna i wrażliwa, rozsądna, troskliwa. Miła i uczynna. O, jeszcze do rozmowy. Nie, to nie ma sensu. Przecież żaden eliksir, ani też kogoś takiego nie wyczaruje. Przecież to... Co wy wygadujecie? Jak to się do tego nie zboży? Przecież ja już wiele w takim życiu poznałem. Posłuchajcie sędziwego dziadka i pomyślcie, drogi panie, kto się miał ze mną zajmował? Nikt. Mam 8 lat, do szkoły odprowadzamy, a potem nami się opiekowały. Tak, a wczoraj to co? Same rzeczy się działy? Niby taka dużo znowu elektryczne i ułożone? Wszystkie takie wyjście? Co doświadczenie, to doświadczenie. Znam.
odpowiadam całą siebie. Dla was i o was, nauczyciele, fizycy i matematycy, poloniści i biologowie, pochwałą waszej pracy śpiewam w gorącym słowie. Zmienny mój duch cieczności i strofy potrzeba jak słońcu, grająca kapelę, żeby po całym kraju rozsławiał się rozgłosił. Wysiłek nauczyciela. Jakże nie napisać wiersz? Jakże nie płynąć młodzieńce? Za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę. Dziękuję za wszystko, co dla nas robicie, bo chociaż teraz nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wasze wskazówki i rady ukształtują nasze dalsze życie. Dziękujemy za czas. Wiemy, że ten spędzony w szkole to tylko wierzchołek góry lodowej. Dziękujemy, że niejednokrotnie kosztem własnego wypoczynku pracujecie z nami. Dziękujemy za każde miłe słowo, gdy coś nam się udaje. I w waszych oczach widzimy dom. Ten wzrok będzie towarzyszył nam przez wiele lat. I dzięki takim chwilom wiemy, że my też tak potrafimy. Dziękujemy, że nas uczcicie tu szacunek, wiara we własne możliwości. Polecie na całe życie. I tak miłe możemy skończyć. Bo nikt nie może zaprzeczyć, że to wy obok naszych rodziców wpływać na to, jacy jesteśmy i będziemy. Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnica. Przed nami jeszcze wiele szkolnych lat. Za to składamy wam dziś wiele życzeń. Z nimi ukłony jak najpiękniejszy dzień. Przyjmijcie od nas te symboliczne podziękowania. Przygotowaliśmy je z głębi serca. Nie są idealne. Nasz charakter pisma nie zawsze przypomina rzeczy do kardynali. Jednak każda z tych kart jest wyjątkowa. Uczniowie samodzielnie wpisujemy do dziennika dobre stopnie.
zdobywać tyle wiedzy, nauczyć się.